Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym, szóstym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Arcades. Witam się z wami w nowym odcinku. Ogólnie to muszę wam powiedzieć, że nagrywam ten odcinek świeżo, po pierwsze po obiadku, a po drugie niedawno też nagrywałam dla was poprzedni odcinek. Bo akurat właśnie zdążyłam ugotować obiad, zdążyłam skoczyć do biblioteki po tym, jak już zmontowałam ten film i w ogóle. I teraz właśnie przyszła pora na nagrywkę. Nie wiem, dlaczego mi się postać zbugowała przez chwilę. Ostatnio zabiły mnie tutaj te pająki, więc to nie jest jakby dobry znak. O, kocianka tu jeszcze była, nie zauważyłam jej. To co? Ja bym chciała może tak jakoś pojedynczo z tymi dziadami, bo one są bardzo wredne. Takie łajzy wredne, naprawdę. Ale nie. Tak to ja się nie bawię. Albo jeden, albo żaden. Proszę się zdecydować. Dziękuję. Zaraz zobaczymy. Ała, ale ty bijesz. A ten twój kumpel to na cholerę tu przylazł? Widzę, że uznał, że będzie się na mnie też triggerował już w momencie, gdy to zrobił, jakby. Dawaj, pająku. Dobra. Poziom broni jednoręcznej plus jeden i poziom broni dwuręcznej plus jeden. Ciekawe. Widzę, że z nich nie mogę kompletnie nic wyjąć. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale widzę, że mam jakiś kolejny filmik. Czy to jest jedzonko? Czemu ono tutaj leży? Przepraszam bardzo, tak się nie robi. Jak to? Znaczy się fajnie, no nie, ale no przecież jesteśmy w kopalni, gdzie już dawno tutaj nikt jakby nie był. Trujące grzyby. Pocieszające. Mikstura szybkiego leczenia. I potrawka z chrząszcza. Okej. Okay. O! Dragrot. Okej. Okay. Widzę, że pierwsza skrzynka, jaką mam chyba... Co to jest? Jakim pra... Przecież ja tego nawet nie zbiorę normalnie. Dobrze, że można po stówce zbierać. Nie rozumiem, czemu gra dała mi na przykład bełty, bo nie wiem, skąd niby mogłabym znaleźć jakąkolwiek kuszę. Więc to na przykład jest bardzo bez sensu. Tutaj na ten łańcuch mi gra wcześniej zwróciła uwagę. Podejrzewam, że muszę gdzieś strzelić, ale no... Zobaczymy, gdzie postać mi... O, okej. Ale łopanie Jezu. Dobra, nie wiem, czy tego nie przeleciał... Aha, czyli ja miałam to zrobić interaktywnie. Platforma cię nie utrzymała, dobrze. Zrobiłam może F5? Gdzie ja zrobię? Jezus kochany. Dobra, nie. Zrobiłam szybciej tutaj zapisik. Dobra, ta potrawka z chrząszcza tak. Czyli zanim zacznę skakać, no to muszę się ogarnąć jakby. Czyli widzę, że to była cutscenka interaktywna. Wow, tego się nie spodziewałam. Napiję się i... No i co? Weźmy najpierw sobie to faktycznie jeszcze raz. Otwórzmy. Dawaj mi to wszystko. Dobra. Nie wiem naprawdę skąd niby miałabym mieć kuszę w tej grze. Może mi ktoś to później wytłumaczy. Nie wiem. Albo się dowiem z czasem. Bo nie widziałam nigdzie kuszy. Widziałam za to łuk, a nie kuszę. Więc nie wiem po co mi tyle bełtów. I w ogóle się zastanawiam, jak można by było chybić tak wiele razy. Jakby, no bo to nie ma sensu. Dobra, strzelmy sobie. Dobra, i gdzie ja mam teraz skoczyć? Jezus kochany. Platforma cię nie utrzyma. No ale ja... No ale to tak się nie robi, no. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz. Się domyślam, że ona mnie jakby nie utrzyma. No ale ja nawet nie mogę wyskoczyć stąd. Ale badziewie, no o co chodzi.
Gdzie ja się wczytałam? F9. Dobra. Może sobie zrobię jeszcze jeden zapis tu. Żeby już tego tak jakby nie powtarzać. Poczekamy na platformę. A może ja po prostu muszę od razu jakby przeskoczyć i się nie bawić w to? Typu właśnie, że jeden skok i drugi skok. Nie, to tak nie działa. Ale ta gra mi nie daje nic zrobić! Cholera jasna, no. Łe, ale badziewie. W sensie, bardzo fajna mechanika, mi się bardzo podoba. No, ale no halo. Ja mam skoczyć na tę platformę, prawda? Tak jakby tak, ale ta platforma, ona nie jest w stanie mnie jakby utrzymać. Ale ja nawet nie mogę wyskoczyć stąd, więc coś jest nie tak po prostu. A gdybym jeszcze raz strzeliła, co się wtedy stanie? Nie, to nie ma sensu. Kurde, jak ja mam tu przejść? Bardzo fajnie, że tutaj jest interaktywny element. Czemu mi ten głaz zaznacza? A co tu jest? A, bo ja tutaj mogę niby głaz podnieść. Nie wiem, po co mi ten głaz, no ale niech będzie. A na przykład co mam zrobić z tym łańcuchem? No to jest logiczne, że mnie to tak jakby nie utrzymuje, ale ja no nawet nie jestem w stanie... Teraz to już nawet całkiem nie doleciałam. Bo chciałabym tutaj tak... Nie, w ogóle ścina mi cutscenkę i nie mogę nic zrobić, nie? No ale głupota! Ja chyba faktycznie muszę sobie pobrać ten poradnik na telefon. Bo po prostu... No ja nie wiem, to jest jakieś głupie. Centralnie nie rozumiem, o co tej grze chodzi. Poradnik. Orcades. No bo to będzie, widzę, bardzo przydatna sprawa, zważywszy na fakt, że po prostu... No, jest słabo. Jednakże nie pamiętam, skąd ja też pobrałam ten poradnik. I to jest bardzo duży ból. Bo to nie jest... Chociaż pobierz poradnik. Nie, to jest poradnik do Gothica, to ja nie chcę. Kojarzy mi się, że był właśnie na The Modders, że stąd wzięłam, ale nie mogę teraz do tego dotrzeć. O, mam. Był gdzieś tutaj ten poradnik, no halo. I to chyba jest ten polski poradnik, bo jest też niemiecka wersja, ta taka oryginalna. Ale no, wydaje mi się, że to jest ten. Także zaraz sobie sprawdzimy, co powinnam zrobić, bo nie do końca wiem. Wygląda na to, że na pewno na dół nie mogę jakby się udać, bo od razu spadnę. Więc zaraz się przekonamy, co powinnam uczynić. Takie to głupie. Zaraz zobaczymy. Okej, wiem, co trzeba zrobić. Fajna mechanika, chociaż ja o tym, powiem szczerze, nie pomyślałam. Ale to jest bardzo fajne. Nie chcę skóry topielca. To chyba powinno dać radę. Dokładnie. Ała, pająku. No nie, jeszcze...
O, ale mi się walka bronią poprawiła. Szkoda, że nagle zginęłam. Te pająki to też widzę, tutaj nie powinny być w ogóle. Wiem, co ja kurde zrobię. Będę do nich kurczę strzelać, nie powiem skąd. Tamtego głazu wydaje mi się, że nie potrzebuję brać, chociaż może on się przydać w przyszłości. Więc pójdę po niego po prostu. Zebrałam chyba tak. To teraz przydałoby się zrobić F5, ale widzę, że mi się dobrze broń poprawiła. W sensie walka bronią. W sumie one mogłyby nawet tu spaść, nie obraziłabym się. Trafię kiedyś w dziadostwo. Raczej wątpię. Dobra, może najpierw tego jednego. No, a ty mnie zostaw, cholero. Jasna. Oh my godness. Ale mnie ugryzły. Ciśnij przycisk odpowiadający za szybkie leczenie, bo od razu się uleczyć. Patrz ustawienia klawiatury. Używaj jedzenia ze stołu. Okej, okay, to będziemy wiedzieć, ale chyba mi to niepotrzebne chwilowo. Dobra, wypijemy od razu dwie i będę się bawić. Mam nadzieję, że ich tutaj więcej nie będzie. W sensie, no ja nie mam ochoty jakoś się bić z tym dziadostwem. O, pierścień. Zestaw zbrojny. Zakończono pomyślnie. O, proszę. Mam żelazną skórę, no ale wolę ten do życia. Super. I co, i tutaj nic kompletnie już nie ma? To na cholerę ja tu wlazłam. Miałam przynieść niby rudę, no nie? A przecież kocianka. A przecież czegoś tu brakuje. Wydaje mi się, że na razie nic tutaj nie zrobimy i że powinnam wracać do obozu, ale... O, tutaj coś le... No puśćcie mnie, no halo. Czy ja mam to zestrzelić z łuku? Nie, widzę, że muszę sobie to podnieść. Tylko tak jakoś ładnie, bo tutaj zębatki brakuje. O, czyli po prostu w ten sposób. Zębatka. Myślałam, że muszę przytrzymać, ale no dobrze. Mamy... Czegoś tu brakuje. No jak nie? Użyj tego. No wsadziłam tę zębatkę i co? Tu jest jeszcze jakiś przycisk. O nie! Pomniejszyło mnie! Bez jaj. Czemu jestem teraz taka malutka? O nie! Czy główny bohater coś powiedział? Gdy jestem zmniejszony, nie idzie mi dość dobrze walka i wspinaczka, ale za to zmieszczę się w niemal każdej szczelinie. Sytuacja przedstawia się następująco. Wielki głaz niemalże całkowicie taranuje drogę. Gdy się zmniejszę, na pewno będę mógł przejść przez jakąś szczelinę. Wtedy jednak nie będę mógł wspiąć się na tą skałę. Może jakimś sposobem uda mi się zdalnie kontrolować to urządzenie. Jak zdalnie, człowieku. Okej, czyli tutaj nic kompletnie nie ma. W tym miejscu przynajmniej. W ogóle, co to jest urządzenie do zmniejszania, nie? Fajnie, ale widzę, że tutaj będziemy w stanie chyba przejść. Czy nie? No, halo, miałam wejść w jakąś szczelinę. To którą szczelinę ja mam wejść? No, o co teraz tutaj chodzi? Tutaj są dwa tylko takie miejsca. Jedno jest tutaj, z czego no... Nie jestem w stanie tu na pewno wejść. A drugie jest tam. Tylko, że to drugie jakby... Nie mogę tam wejść.
żujący grzyb. Dobrze, mogę zebrać. Czy to widzę, że będziemy mieli problem? Dobra. Ale proszę ci, żebyś nie spadał. Jeszcze cholera jasna, tu nic nie widać. Dobra, F5 sobie zrobię. Dobra. Fajna bardzo mechanika. Wow, jestem znowu duża. Super. Aha, bo ja wiem, o co chodzi. Musimy wejść tu. Może łukiem będę w stanie. Pająk. Ale nie w pająka, przecież nawet nie da się nic z tym pająkiem zrobić. O, udało mi się pomniejszyć. Super. Wow, ej nie, naprawdę bardzo fajna mechanika. Jednakże boję się, że może być problem z potworami. Raczej teraz się nie powiększę. Bo to nie ma prawa bytu. W kopalni część pierwsza, zakończone pomyślnie. W kopalni część druga. Znalazłem się w jakimś pomieszczeniu z wodą. Nie widać tu żadnej rudy. No nie, nie widać. Górski... Nie, to gorzki chleb był. Dobra. Tu też jest jakaś... Nie, tutaj nie ma szczelinki. Dobrze. Nie wiem teraz, czy powinnam się gdzieś odmienić, czy co powinnam zrobić. W ogóle fajnie, że te grzyby są aktualnie większe ode mnie. Zużyta pochodnia. No okej. Dobra, widzę żyzna gleba. Dobra, czyli widzę, że będziemy coś sadzić. Chyba. Fajnie. A, bo tu jest woda. Dobra. W porządku. Bo ja przez tyle nie ogarnęłam, że to woda. Kocianka. Czy tutaj coś znajdę? Czy niekoniecznie? Coś tu leży. Kolejna zużyta pochodnia. Nie wiem, czy jest sens nurkować w tej wodzie. Wydaje mi się, że nie. O, klucz znalazłam. Fajnie. Znaczy, w sumie możemy sobie zanurkować. Ale widzę, że moja postać... Okej. Dobra, tam widzę jakąś jaskinię, więc może warto by było popływać faktycznie. Bo widzę, że można gdzieś wpłynąć. Dobrze mówię? No tak, dobrze mówię. Ale to może najpierw zróbmy to, co do nas należy, a popływamy później. O nie, widzę, że postać mi się bagnęła. O, już? Już. Przez chwilę myślałam, że dalej płynie. Tutaj jest ewidentne wejście jakieś dla mnie. Takie przygotowane, jak jestem taka malusia. Ale co... Jezus. Czasami ta kamera to jest po prostu... Super. Trzeba tutaj uważać, bo łatwo można spaść i łatwo można sobie zrobić... Co ja mam teraz zrobić? Już ja tam nie doskoczę w życiu. Co to jest, to cholera? Wydaje mi się, że tutaj powinna być dalej kładka, ale tej kładki nie ma. A to ciekawa sprawa. Może byśmy faktycznie popływali, co? Mam jakiś klucz. Tam niby mi pokazywało, że to jest jakaś tam droga dla mnie. Ale jak tak patrzę na to, no to przecież... Boże kochany. A co takiego powie mi poradnik? Bo to jest bardzo interesująca sprawa. Ta
Także właśnie. Z tego, co mi gra proponuje, to powinniśmy właśnie popłynąć, tak jak sądziłam, znaczy gra, poradnik. No i w sumie gra też mówi właśnie o tym pomieszczeniu z wodą, więc... I powinniśmy tutaj uważać. Bo łatwo jest się pozbyć powietrza podobno. Nie zrobiłam sobie chyba zapisu przed tym nurkowaniem. Ale miejmy nadzieję, że dam radę tutaj się wydostać. W miarę jakoś. Oh my god. Jezu, przecież tutaj się tak nie da. Dobra, widzę, że gdzieś wypłynęłam. To dobry znak. Wow. Mam nadzieję, że nie będę... A więc stąd wzięły się te wszystkie pajęczyny. O mój Boże. Ale tutaj jest syf kiła i mogiła, dosłownie. Błagam, niech mnie nie atakuje teraz żaden pełzacz. Proszę. Proszę. Bo ja jestem... Dobra, może być szybkie leczenie. Wzięto żywność. Okej. Dobra, bardzo fajna sprawa z tego, co widzę. Dobra, te pomarańcze chyba mogę zjeść, bo chyba mi się do niczego nie przydadzą raczej. Widziałam tutaj przełącznik, więc podejrzewam, że możemy się odmienić i być z powrotem jakby wielcy. Tylko jakby się tu... A, tu jest przełącznik, dobrze. Super. O, proszę bardzo, strój szkodnika. Lepsza zbroja, ona jest po prostu dla mnie stworzona. Kurde, zajebiście. Właśnie tak narzekałam ostatnio, że lepsza zbroja by się przydała. I gra mnie, widzę, wysłuchała. Super. Dobra, F5 i chodźmy. Czarne ziele. No już wiem, dlaczego mi to gra dała, bo już tutaj jest tyle tego gówna. Oh my god. Najgorsze jest to, że nawet cofanie na nie nie działa. Już? Po tym dziadostwie? Chyba tak. Dobra, zjedzmy sobie coś jeszcze. Bo nam się to bardzo przyda. Najgorsze jest to, powiem wam, że ja sobie ogólnie zasłoniłam roletę i ja nic nie widzę. A to pochodni tyle dostałam. Dobra. Myślałam, że to bełty. Aha, bo ja w sumie chciałam pochodnie odpalić. Tak, tak. Super. 100 z drewna. Nie wiem, czy to dobrze, że to podpaliłam. Tak, to dobrze, że to podpaliłam, bo teraz mamy drogę dalej. Mam tylko nadzieję, że to nie zrobiło jakiegoś wielkiego pożaru aktualnie. Chyba właśnie zabiłam to miejsce. A nie, dobra, tak miało być. Okej, okej, w porządku. Czyli widzę, że sama gra chciała, żebym sobie odpaliła pochodnie, bo właśnie nic tu nie widać praktycznie. Krucze ziele. Nie wiem w ogóle, po co ja to wszystko zbieram, ale zbiorę, pomogę. Może się przydać. Książka siły. O, proszę bardzo. Górski mech. Strzała. To może być albo jeden typ książki, albo drugi, bo... Jaki to jest typ? Inwestuje wszystkie punkty w siłę. Aha, okej, okay, czyli od razu mamy z automatu jakby taki przenośny, jakby to powiedzieć. Część druga w kopalni. Widzę, że po raz kolejny musimy się zmniejszyć,
Musimy się zrobić malutcy. Teraz tak, albo tędy przejdziemy, albo tamtędy. Tędy czy tamtędy? Tu też można wejść, więc to jest jakieś fajne... Jakby to powiedzieć... No, też może z tego coś wyjść. O ile będę w stanie tu w ogóle wejść. Wygląda, jakbym nie była w stanie. Ale podejrzewam, że te kamienie to po coś tu są. Może tak z daleka? Nie, nie ma opcji. A zresztą zaraz zobaczymy, czy coś tam mogę znaleźć. Jakby na tym. Czy nie za bardzo? Dobra, zrobimy sobie F5. Ale nie, naprawdę ten motyw z właśnie tym zmniejszaniem się jest naprawdę bardzo interesujący. Jednakże to jest w ogóle trochę taki... Oh my god, dobra. Jezu! O Boże Święty. Nie chciałam. Dobrze, że się tu zapisałam. Tutaj będzie warto iść pomalutku. Super. I akurat chyba muszę tu wejść. Wiecie, wolę robić zapisy na każdym kroku, dosłownie. Tam się coś pali. Oh my god. Tutaj nic kompletnie nie widać, a mam pochodnie. Dlaczego tak jest? Kamień teleportacyjny! Kamień teleportacyjny. Muszę pewnie go położyć w odpowiednim miejscu, wtedy będę mógł się teleportować za pomocą tego czerwonego ołtarza. A, myślę, że już wiem, gdzie umieścić ten kamień. Ej, ale nie, po prostu tutaj ta gra ma takie motywy zajebiste, że po prostu... szczęka opada. Wow, tędy chyba przyszłam, więc tak, tu weszłam na chwilę, dosłownie. Tam raczej w dół nie chcemy spadać. Siup. Kolejne krucze ziele. Chociaż fajnie by było zobaczyć, co się tu... Ja się zapisałam, mam nadzieję, tak. Dziurawa skała. Ja to była. Po prostu przełącznik. Twardzień jeszcze. Mogę cię wziąć? No halo. Serio? Mogłam cię z tak daleka zebrać, ale już z bliska nie mogę. No, nie. Nie chcemy psianki. W ogóle śmiesznie wygląda ta wielka pochodnia, jak jestem taka malutka. Przełącznik. I co się niby stało? Halo? Przełącznik? Wiecie co, zrobię sobie stały zapis na wszelki. Mam ten teleport? Gdzie ten teleport jest? Połóż go w odpowiednim miejscu, byś mógł się teleportować w odpowiednie miejsce. Aha, wiem. Chyba. Nie wiem, czy to jest dobra koncepcja. Ale chyba o to chodziło, żebym go tam wywaliła na dół. Nie? No bez jaj. To na cholerę ja to wyrzuciłam. Moment, bo gra gdzieś chciała, żebym poszła. Gdzieś konkretnie. Ja oczywiście już nie ogarnęłam gdzie. No nie mówcie mi, że ja teraz stąd nie wyjdę jeszcze do tego. No nie, no jak to? Chyba, że schodzimy tam na dół. Ale nie, to by nie miało sensu, bo my tam na dole byliśmy. Więc jaki by to miało sens? Żaden.
Halo? A to co było? Przepraszam. Panie przełącznik, pan to działasz w ogóle? Przełącznik? Tak, przełącznik napisane. Myślałam przez chwilę, że ołtarz. No ale kurde, to wygląda tak, jakbym miała tam zejść. Czemu ja się nie wiem, czemu się wczytałam. Okej, spadnę tutaj tylko po to, żeby zobaczyć, co tu jest. Ale też tu byłam. A gra mnie chciała wyprowadzić gdzieś, gdzie mnie jeszcze nie było. Ja jestem w stanie wejść tu z powrotem? Jestem w stanie. Dobrze. To fajnie. A teraz... Co ja zrobiłam, matko kochana? Bo gra mi gdzieś wskazała... O, zioło uzdrawiające. Jeszcze ominęłam. Tutaj chyba... Czemu mi się podświetla ten kamień? Tutaj znalazłam ten kamień teleportacyjny. Tutaj już nic nie ma. Tutaj zaraz wyjdziemy stąd. I tutaj też już nic nie ma. No więc jedynym miejscem, gdzie mogłabym się udać, to jest tam na dole to miejsce. No ale my już tam w sumie byliśmy. Bardzo dobre pytanie, gdzie teraz iść. Nie wiem. Muszę pomyśleć teraz w sumie. Podobno muszę go zsunąć po jakiejś rampie. A jakiej rampie? Chodzi o tą rampę? Co tu było? Raczej nie. Jaką rampę? Ja tutaj nic nie widzę, Boże Święty. Okej, zgarnęliśmy tutaj. Teraz trzeba będzie go zsunąć. W ogóle ten szkielet jest taki wielki, co nie? Czy mi się tak tylko wydaje? No dobra. Tu jest przełącznik. Tam jest pajęczyna. Ach, że po tej rampie. Dobra. W sumie ma to sens. Po tej rampie, tak? No dobra. To wydaje mi się, że... On jest tutaj w przedmiotach. Super. Obecnie znajduje się na dole. No i tam kolejne pełzacze. Mam nadzieję, znaczy pająki, ale no już tak, one wyglądają jak pełzacze, więc to mało ważne. Okej, mamy ołtarz i teraz powinien mnie przenieść. Dokładnie. Pająk. Dobra, to było co najmniej dziwne trochę. Aha, okej, bo tutaj jest to troszeczkę... Widzę, że nie mogę tego już zebrać z powrotem. Runa telekinezy. Zamknięte na 4 spusty. Nie pasuje żaden z kluczy. Potrzebuję czegoś jeszcze, aby otworzyć te drzwi.
Okej, no to będziemy zaraz szukać. Co? Już jest koniec odcinka? Niemożliwe. A co to za jakiś... Halo? Coś podniosą, aha. Napój. Dobra, ja zaraz będę kończyła odcinek, ale jeszcze chwilkę. O Boże, gdzie mnie to przeniosło znowuż? Okej, jesteśmy na samej górze, dobra. To fajnie wiedzieć, czyli tam to zostało i będziemy mogli zawsze tam wrócić, dobra. Runa telekinezy, tak? Podobno możemy jej używać normalnie. Tak przynajmniej mówi jakby... gra, że możemy robić to normalnie. Nasiona. Żeby był na drzewie. Może tak być. Mamy nasiona, a tutaj... Proszę bardzo, pierścień. O nie! Chodź tu. Shit, ja go wyrzuciłam, nie? Nasiona. A, okej, czyli musimy zejść tam, gdzie był ten kwiatuszek. No dobrze. Tylko, że szkoda, że ja wyjebałam ten pierścień tam w dupę. O, dragrot. Przecież ja tam byłam na dole. Pod żadnym pozorem... A, many już nie mam, dobrze. Co mi daje manę? Krucze ziele. No nie! Jezu, tylko tam nie spadnie, please. I tak mi się wydaje, że powinniśmy zejść jakoś na dół. Gorzej, że tam był pierścień. Gdzie ja się zapisałam? Cholera wie. Gdzie ja mam F9? Ach, tu, dobra. To w porządku, to jeszcze raz się przeniesiemy, bo nie chcę tego pierścionka stracić z oczu. Bo może być bardzo przydatny. Aha, nie założam sobie po czwórkę tego. To najpierw ten pierścień. Bo jestem bardzo ciekawa tego pierścionka. Co to jest za pierścień? Co puszczamy? Powinien gdzieś tu być. Na nasiona też mam nadzieję mi starczy. One chyba tam na górę właśnie. Spadły. Czyli, że tu. A nie, tutaj są te nasionka i pierścionek. Nasiona i pierścień. Co mówi dziennik odnośnie tych nasion? Powinienem je wsadzić w jakąś żyzną glebę. Przy pomocy runy telekinezy zdjąłem nasiona z drzewa. Dokładnie. No to widzieliśmy żyzną glebę. Może się przenieśmy na dół. Teraz. Tylko, że upuściłam pochodnie. To nie jest miłe. No ale dobra, trudno. Niech już tam będzie. Mam i tak dostateczną liczbę tych pochodni. Klucz. Do czego on pasuje? Klucz do starej kopalni. Ja znalazłam już jakiś klucz. Nasiona. Aha, zużytej pochodni nie mogę używać. Dobrze. Naprawdę nie pasuje mi ten klucz tu? Przecież ja zdobyłam klucz. Ja będę w stanie tu wyjść? Jestem w stanie tu przejść, dobrze. To w porządku. Myślę, że teraz powinniśmy się właśnie wrócić do... O nie, musielibyśmy popłynąć tam. Kurde, no to nie jest fajna sprawa, nie? Bo już liczyłam na to, że nie będziemy pływać. A tutaj jednak by się przydało popłynąć.
Jeszcze sprawdzę ten dragrot, a co pójdę go zebrać po prostu. Okej, moi drodzy, wydaje mi się w takim razie, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli faktycznie ja będę musiała popłynąć tam z powrotem, po te nasiona, znaczy po tą żyzną glebę, to po prostu już się tam spotkamy, bo nie wyobrażam sobie znowu tam płynąć jakby na odcinku. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i słyszymy się już w kolejnym. Cześć!